Okej. Oczywiście nie ma mostu między nimi. Dobra, skupiam się po prostu na tym, żeby zacząć się ruszać w tamtym kierunku. Okej, w międzyczasie co robi reszta drużyny? Ja zaczynam badać cały ten portal, żeby próbować... Znaczy, mówiąc wprost, chcę podążyć za Alterysem. Sprawdzić, na jakie były koordynaty ustawione. Dobra, możesz się sobie rzucić. To prawdopodobnie będzie chyba Jury Rig. Najpewniej. Dobra, jak ty to robisz, to Morgan, jak przerzucasz te notatki, to część z nich o dziwo jest zapisana we wspólnym. I z tego co rozumiesz, to tak naprawdę te krasnoludy, które są tutaj, uciekły z Jajonu przed takim zagrożeniem i tutaj próbowały ustawić sobie życie, ale nie było im dane. W pewnym momencie po prostu zapiski się urywają, tutaj też coś ich dopadło. Chodzą. Dobra, co się dzieje z ósemką, Shaya? Są jakieś... Wybieram komplikację jedną, czyli będzie działało, ale niezbyt długo. Muszę się pospieszyć, żeby to wykorzystać. Więc po prostu wchodzę w ten portal. Dobra. Podążam za nią. Ja też. Szczerze to powiedziałbym, że wasza dwójka nie zdążyła. Shit. Bo to była bardzo specyficzna chwila. Interferencja i to też musiała być, to było QTE. Wy nie zdążyliście. Okay. Więc Loteris, jak zaczynasz się skupiać, żeby lecieć w tamtą stronę, to nagle słyszysz odgłos Shai i jej lądowania za tobą. Jakby co, to ja też za nią poszedłem. Nie zdążyliście. Nie zdążyła. No. Loteris? Shaya? W sumie Loteris jeszcze wyczuwasz instynktownie, że... Tak, teraz no, tak się Shaya za tobą pojawiła. Prawdopodobnie robiąc coś, z czymś ingerując. To wyczuwasz, że to zwróciło uwagę. Więc cokolwiek macie tutaj zrobić, to lepiej, żebyście się zwijali szybciej. Bo nieważne jaką masz moc, to przeciwko tej całej hordzie nie macie szans. No okay. Tak. Rozglądam się, po czym mówię, to tak nie wyglądało, gdy byłam tu po raz ostatni. O, czyli byłaś tutaj wcześniej. Tak, w sumie nawet zauważ, że tu w okolicach nie ma Gitianki. Wiesz, to nie jest tak, że ten plan jest wypełniony Gitiankami. Wiem. Przepraszam, mogę powiedzieć, że część tych ciał, bóstw, które tam się unoszą, jest świeża? Mogę? Jasne. To raczej już jest wiadomo, co się dzieje na planie astralnym. Well, bóstwa akurat nie żyją na planie astralnym, co by implikowało, że cienie atakują też inne plany, ewentualnie bóstwa wydały bezpośrednią wojnę cieniom. Mhm. A, dobra, no. Ja już piwo wypiłem. To nie, bóstwa nie. Ja akurat w planach aż tak rozkminiony nie jestem. Bogowie ogólnie rzecz biorąc żyją w domenach na różnych planach zewnętrznych. Czyli na przykład jeżeli jest jakiś Bóg światła, dobra i praworządności, to prawdopodobnie ma swoją domenę gdzieś na Górze Celestii. Mhm. Jeżeli jest Bóg śmierci, to co ciekawe, zazwyczaj będzie miał w jakimś neutralnym planie swoją domenę, ewentualnie w którymś z piekieł. Raczej w neutralnym. Przy czym przez Astra można do nich się dostać. Tak. Mhm. Tak, więc podejrzewam, że przynajmniej jeden albo dwóch bogów mogłoby się wkurwić, że im się psuje komunikację. I dlatego tylko tu przyszli i mogli dostać w pierdol. Więc rzeczywiście nie jest to głupi pomysł, żeby jakieś jedno świeże ciało Boga. Dobra, to jest jedno świeże ciało Boga, albo podejrzewacie co z Boga gdzieś unosi się w powietrzu. Niemniej także się orientujecie, że jedna ze ścian ciemności wydaje się być trochę bliżej. Jakieś istoty, które możecie rozpoznać, wielkie istoty zaczynają lecieć w waszym kierunku. Czy tam iść, mknąć, podążać. No cóż, jest wesoło. Shaya, będąc na zewnątrz, tak rozglądasz się dookoła tymi swoimi oczkami napakowanymi morfiną, które ci latają z lewa do prawa, to twój wzrok w końcu opada na ten element, który chciałaś. Widzisz kryształ na szczycie tej spiralnej skały ciała materialnego, do którego wcześniej też Loteris chciał dążyć. Okej, więc mówię po prostu, powinniśmy wziąć co tylko możemy i szybko stąd uciekać. Wyjątkowo zgadzam się z twoim planem. I dodaję po cichu, znowu mam za mały miecz. Dobra, więc czego dokładnie potrzebujesz, Shaya? Wskazuje na kilku takich kryształów. Okej. I drogi ucieczki, i jakichś informacji, i... Dobra, w takim razie ty zbierz kryształy, a ja będę cię osłaniał, jeżeli jakieś mniejsze dziady się za bardzo zbliżą. Jakby co, Sailon i Morgan, ten portal jest nadal aktywny, ale mówię, nie byliście w stanie podążyć zaraz za Shają. Przepraszamy, gdzie on prowadzi? Jakbyście teraz, jakbyście przez niego przeszli zaraz za Shają, to byście wrócili do poprzedniego miejsca, sali w Viaonie. Dobra, Morganie, ty się lepiej orientujesz w tych portalach i magii. Powiedz, czy mamy tu zostać, czy mamy wejść w to coś? Poczekaj, może będę wiedział, jak to przekalibrować. Koordynaty. Co zrobić? Dobra, jeżeli chcesz kombinować z pewną drogą ucieczki. Kurde, mogę im pomóc. Zależy na to, że jak spieprzyć, to to będzie ci mniej przejebane. Tak. To jest... Świetnie. Podoba mi się. Dawaj. Lepiej będzie, jak popracujemy nad tym z drugiej strony. Oczywiście kompletnie zignorować to, co wcześniej powiedziałem, że coś na zewnątrz wyczuwałeś i tam nie poszedłeś. A moment, poczekaj, czekaj. Tak, tam coś jest. Ale to po prostu... Oj, bryl. Możesz powtórzyć, co tam jeszcze jest? Wyczułeś coś na zewnątrz, co było potrzebne Shai. I tam, że na zewnątrz wyczułeś te interferencje, gdzie mógł wylądować Loteris. A to w miarę nie kojarzę, niedaleko. No dobra, no to idę w tamtą stronę. Jednak... Dobra, to po krótkiej chwili włazicie na zewnątrz. Jak się zorientowaliście, to w środku to była po prostu wyryta i ulepszona jaskinia przez krasnoludy. W tym... tej spiralnej górze latającej pośrodku niczego na planie astralnym. I z daleka... z jakiegoś kierunku widzicie powoli nadlatującego Loterisa i Shaję, ale także jak rozglądacie się dookoła, to widzicie, że znaczne połacie horyzontu są spowite w ciemności. I to poczucie zbliżającej się zagłady nasila się. Lepiej będzie, jeśli oni się popieszą. Tak, oczywiście Loteris i Shaya z tego przejścia, które było w tej górze, do której dążycie, widzicie wychodzącego Morgana i Sailona. Coś do nich krzyczycie? Znaczy jesteście w stanie się porozumieć. Shaya krzyczy, łapcie co tylko może się przydać i uciekajcie. No, wracam się pewnie w kierunku tego, gdzie jest ten przedmiot, co Shaya szuka na szczycie tego spiralnego czegoś i mówię do Sailona, to się nam może przydać. To chwytaj i spadamy stąd. Jeżeli zostaniemy tu choćby chwilę za długo, to nie będzie z nas to zbierać. Mam w miarę jak po to sięgnąć? To musisz się najpierw wspiąć na tą górę, ona nie jest tak niewielka. Właśnie dlatego mówiłem naszemu rangerowi. Lepiej poradzi. A może to można zlecieć. Shaya można. Jakby co, potrafi biegać w ścianach. No. Dobra, co robicie, jak działacie? Nie wiem, czy te resztki, po których biegamy, są na tyle duże, żeby wytworzyć pole grawitacyjne, ale jeżeli nie, to bez problemu możemy latać w planie astralnym. Mhm. No. Oczywiście pewnie nie aż tak strasznie szybko. Z prędkością fabuły. Z prędkością lata fabuły. W planach. Tak. No, Shaya po prostu zupełnie jak to nie ona... Jest cholernie poważna i stara się jak najszybciej dostać po prostu, tam gdzie może. Patrząc gdzie leci, również próbuję w tamtym kierunku zmierzać. Dobra, to z prędkością fabuły dopadacie do tych kryształów, czy kryształu, ile tam będzie potrzebne do zbudowania golema. Mhm. I z prędkością fabuły widzicie, rozpoznajecie na tle tej ściany ciemności normalnie można by je nazwać ruchomymi górami, ale widzicie na przykład jednego trzygłowego smoka o wielkości góry, który, jego masywna sylwetka zbliża się do was. Z jednej strony, a z drugiej jest cieniste coś, które co chwila zmienia swoją formę. Ghidorah. Ale to jest masa, ale generalnie zazwyczaj uwzględnia to masę tentakli. Oni nadchodzą. No, więc tak jak mówię, zbieramy co tylko możemy i spierdalamy. Aj. No. Dobra. Ja czekam przy wyjściu. To jak... Dobra, to jeżeli Morgan czeka przy wyjściu, to wasza trójka jak zaczyna spierdalać, to każdy normalny smok nie miałby takiego zasięgu. Ale nagle słychać ryk i jedna z tych głów zamiast standardowego ataku ścianą ognia na jakieś 60 albo 20 stóp, to po prostu wystrzeliwuje takim, nie mam pomysłu jak to inaczej opisać, laserem, tylko że cienistym. Okej, no to moja odpowiedź mi oh no you fucking don't i Esperachius First lecę na spotkanie z wiązką. Okej. I od razu mówię, że zużywam mojego holda, żeby po prostu ją przeciąć i zanegować. Dobra, to reszta nie musi rzucić na Defy Danger. Po swej chwili potęgi Esperachius rozbłyska mocą i promień laserowy zostaje rozszczepiony na dwa. Jedna wiązka trafia w górę tej góry, roztrzaskuje ją na kawałki, druga gdzieś leci w pizdu. Góra góry nazywa się zwykle szczytem. Dobrze, szczyt. Zapomniałem. Dziękuję. I tak jak... Loteris bohatersko was osłania, jesteście w stanie wejść do środka i biegiem wpakować się przez portal. Po przeskoczeniu na tych, jak upewniam się, że wszyscy już przeskoczyli, to z całą mocą krzyczę te sanktuarium, żeby się zamknęło. Wiesz co? Zauważasz, że kolor w tym momencie, jak już jesteście po drugiej stronie, to zauważasz, że kolor tego portalu jest całkowicie czarny. Jak rzucasz to sanktuarium, to Mental Fortitude Defy Danger poproszę. To jest na Wisdom? Mental Fortitude, tak. Tak. Każdy czy tylko Morgan? Tylko Morgan. Dobra, to przez tylko przez moment czujesz, jak antyczna czarna moc próbuje cię oddepchnąć, twój umysł i moc, ja jaką dajesz. Dziękuję, nie dziękuję. A ty powiesz how about no, fuck off i tak zamykasz portal. Niemniej, z twoją wiedzą, to cóż, nie masz pewności, czy nie będzie znowu otworzony przez kogoś albo coś. No, no właśnie Shaya chce go odłączyć zasilanie po prostu, wyłączyć go permanentnie w miarę możliwości, tak żeby tylko ona mogła go włączyć, jeżeli tak się nie da, to po prostu całkiem go rozwalić. Nie ma wyjątków, nie ma osobnej kontroli, więc tylko, że albo jest, albo nie ma, jest 0 albo 1. To rozwalam ten portal. Dobra, żeby być całkowicie pewnym, prawdopodobnie golem strzela pięścią raz albo ty swoją rękawicą, ponieważ to jest zrobione z kamienia, jest drobne władowanie mocy, ale niewielkie. Portal się rozpada na kawałki, dla pewności jeszcze kilka razy walisz w podłogę, żeby zniszczyć wyryte runy. I cóż, przynajmniej jesteście pewni, że w tym miejscu cienie nie będą w stanie przejść do waszego planu. A Shaya teraz przestraszona patrzy na innych, się pyta, co to było? Myślę, że to, o czym opowiadał nam nasz przyjaciel Loteris. W sumie ciekawe, Shaya, to w sumie to jest chyba pierwszy raz, kiedy naprawdę pokazuje, że potrafisz też zachować się poważnie. Zdarzyło ci się to wcześniej? Znaczy wiesz co, akurat Shaya to ja planuję trochę jako taki Stepford Smiler. Okej, mnie to pasuje. Że ona generalnie jest wesołkowata, tak dalej, ale to w dużej mierze jest bardziej gra niż jej typowy charakter. A pcha się w niebezpieczeństwa, bo zwyczajnie wychodzi z założenia, że sobie z nimi radzi. Nawet jak głupio wdepnie. Marik rzuca. Cóż, jeżeli to jest zagrożenie, o którym mówisz, Loterisie. Nie mam słów. Ale będę z nimi walczył. Pozostaje nam wiara. Najwidoczniej. Dobra, poza powrotem do miasta to ja już nie mam pomysłu na cokolwiek innego. Shaya spogląda na Loterisa, mówiąc, tam byli martwi bogowie. No cóż, dotąd jeden człowiek trzymał w ich ryzach, trzymał całą tą potęgę w ryzach. Naprawdę myślisz, że nie znajdziemy sposobu, żeby zrobić to samo? I uśmiecham się do niej lekko. Tak, kto był tak zdolny? Woda z gór. Ale nie no, pytam się jako postać. Pewien człowiek, który popełnił w życiu zbyt wiele błędów i musiał przez to umrzeć. You have to die. Well, because we don't like you so much. Jak to było na procesie Baltara? No to Shaya tak patrzy na Alterisa i mówi tylko... Pytanie, jaką cenę zapłacił. Właśnie tego musimy uniknąć. Cel nie uświęca środków. Ale wierzę, że istnieje droga, która pozwoli nam pozostać samymi sobą. Takimi, jakimi jesteśmy, a jednocześnie powstrzymać zło. I patrzę na Esperachiusa, mówiąc to. Dobra, Shaya tylko się uśmiecha, mówiąc, mam nadzieję. Ktoś coś jeszcze? Nie. Dobra. No to mówię, będzie standardowy powrót, odebranie zapłaty. Podejrzewam, że od początku sesji kompletnie nie interesowaliśmy się, kto ile ma to jest tak bardzo nieważne, sztuk tak złota, więc to nie jest ważne, więc po prostu jakaś tam zapłata będzie i będziemy decydować, czy się skończyła, czy nie. Dobra, końcówka sesji. Pytania do was, gracze. Najpierw pojedźmy z tymi trzema, potem obmyślcie sobie bondy. No. Po pierwsze, czy dowiedzieliście się czegoś nowego i istotnego o świecie? Tak. No. Znaczy, ja już to wiedziałem. Maverick też wiedział. Ale jako gracz, a nie postać. No, jako gracz to tak dowiedzieliśmy się, że jest bardziej przejebane niż się spodziewaliśmy. Oj, ta. A niektórzy nawet nie wiedzieli, że czego się spodziewać. Dobra, to możecie jeszcze wpisać expa. Czy pokonaliście ważnego przeciwnika albo potwora? Chyba tak? Nie. Nie. Kogo? Nie. W skali tego, co było na planie totalnym... Nie, to na następną sesję zostawimy walkę z tymi dziadami. Dobra, Deadwheel, czy zebraliście jakieś skarby? Tak. Tak. Zebraliście. Dobra, to są dwa ekspy z tego. Dobra, bondy między wami. Czy coś wam się rozwiązało? Czy może są jakieś nowe? Ja bym proponował rozwiązać swój bond z Shają, albowiem tłumaczę to w ten sposób, że Loteris już teraz nie traktuje jej jako młodszej siostry, tylko jako część swojej Ligi Sprawiedliwych. Okej, czyli sama może sobie poradzić. Kupuję to. W czasie tej przygody ostatecznie udowodniła, że potrafi sobie sama radzić i że jest bardziej częścią Justice League niż kimś, kogo trzeba chronić i traktować jako młodszą siostrę czy przyjaciółkę. Dobra. Znaczy ja to kupuję, chyba Maverick też się z tym zgodzisz. Ja. Zwłaszcza, że to od samego początku było bardziej na zasadzie, że Loteris się tak overprotective, nie? No. No tak, a i dlatego właśnie z prowadzenią na tej sesji grałem tak, że Loteris już nie ma... Znaczy, no, nie może już dłużej być overprotective w stosunku do innych, ponieważ za bardzo jest przysrane. Jasne, ja to kupuję. Ktoś inny? Jakieś bondy rozwiązane? Ile to jest expa? Jeden za rozwiązane. Za bondy na pewno jeden. Tak, jasne. Do celów dojdziemy zaraz. Osoby, najpierw bondy chcę zrobić. Mhm. A ktoś coś jeszcze? Nie wiem, czy nie progres jest ze strony Shai, ale na pewno nie jest to rozwiązane jeszcze. To, że jesteś dłużna Loterisowi? Tak. To na pewno nie jest rozwiązane. Jest tam technicznie progres jakiś. Jak Shai się wzięła, wróciła po prostu. Dobra. Brylbechę nie słyszę, nie widzę, więc... Nie. Cele. Shaya 5 expo, bo podejrzewam, że tak, to jak powiedzieliśmy, to ma być ostatnia rzecz do zrealizowania projektu, więc sobie tego Exargolema zrobisz off-screen, będzie zrobiony off-screen między sesjami, ale cel został wykonany, więc masz 5 expów za to. Okej. Co do reszty... Sailon i Morgan nie mieli wpisanego celu. Znaczy ja mówiłem na początku, że celem jest uspokojenie, znaczy na razie takim wstępnym uspokojenie bóstwa opiekuńczego lasu. Jeżeli jest taka możliwość oczywiście. Nie no, możliwość jest, tylko nie miałeś szczęścia w rzutach i nie masz wiedzy do tego. Ale powiedziałbym, że no dążyłeś do tego, więc jednego expa możesz sobie wpisać, że jednak dążysz do zrealizowania tego. Nie chcę expa, tylko żebyś to wpisał po prostu, że to jest jako cel. No jest wpisany, dobra. Okej, super. Zdobyć potężnych sojuszników od Loterisa, nie wydaje mi się. Jeszcze raz? Ty masz cel zdobyć potężnych sojuszników. Tak, nie, to na razie... Znaczy ja to traktuję to jako złożenie Ligi Sprawiedliwych. Okej. Spójrzcie jeszcze na alignmenty sobie, czy wam była jakaś akcja. Alignment to chyba na pewno pomogłem komuś moją magią bezpośrednio. Pomogłeś, tak. Powstrzymałeś nawałnicę łuczników, między innymi. Więc tak, ty masz jednego expa za to. Nie wiem, czy nie traktować free someone from literal or figurative bonds jako ratowania życia. Że był w potrzasku i go po prostu z niego uwolniłem? W stosunku do akcji z Barikiem tak uznałbym to. Okej. Więc masz jednego expa. Czy to rozwalanie smoczego promienia jest wystarczające, żeby zaryzykować... Znaczy, endanger yourself to protect someone weaker than you? Tak, no kurwa. Tak, jakby ci nie wyszedł, to by cię mogło zabić. Znaczy tam nie było rzutu, więc... No nie było rzutu. A w sumie ale... nie, ale użyłeś mocy, bo to nie jest tak, że możesz za każdym razem negować atak, więc użyłeś moc, więc tak. Też bym to uznał. Ja, zwłaszcza, że nie wiedziałeś, czy MG nie będzie złośliwy. Tak. I ci tego miecza nie uszkodzi. No tak. Spokojnie, Maverick, ty masz patent na takie akcje, więc tobie to zostawiam. Okej. Dobra, cele, alignmenty, bondy. Dobra, w kwestii postaci chyba tyle. Ewentualnie mógłbym do Morgana dodać taki cel, że widzę teraz, jakie zagrożenia czeka świat i ogółem, i boję się, żeby to wszystko nie spoczywało tylko na barkach Loterisa. Chcę znaleźć jakieś alternatywne sposoby do niego na powstrzymanie ciemni. Czyli co, chcesz drugiego bonda do Loterisa, że chcesz go wesprzeć w Lidze Sprawiedliwych? To się nie tyle wesprzeć, co po prostu on robi swoje, a ja próbuję znaleźć jakiś inny sposób. To jest bardziej cel postaci chyba. Właśnie, ale cel. No właśnie mówię o celu. Mówię o celu cały czas. A, cel. Dobra, no to nazwij to jakoś i sobie wpisz. Kurde, znaleźć alternatywny sposób na powstrzymanie sieni. To mogę wpisać, to już edytuję, żeby nikt nie pomieszał. Mhm. No. Dobra. Pytanie z alignmentu. Odnalezienie tego miasta, zbadanie, traktuje się jako salvage a lost or forgotten piece of technology? Nie powiedziałbym. To, że to miasto było tutaj, było dosyć dobrze znanym faktem. No dobra, jeszcze był portal, aczkolwiek to rozpierdoliliśmy. No. Level up na drugi to jest przy 9 expach. 7 plus obecny level. A, 7 plus... A, więc na drugi potrzebujesz 8. A, no to mam, idealnie. Ding. Dobra. Ding. To zakładam, że nie. Ja na Loterysie w tym momencie mam 17 expa. What the fuck? No bo nie wydałem po tym, jak dostałem po ostatniej sesji. No, okej. Znaczy ja to od razu sobie dinguję, więc... Nie chciało mi się tego robić, a przed dzisiejszą sesją już nie zdążyłem. Okej. To ty w sumie który będziesz miał poziom? 6? No 5 na pewno. 6 być może też. Czy ktoś coś jeszcze w kwestii graczy? Chyba nie. Dobra, to oczekuję surowej oceny XP dla MG. Ja dam... Dwójka. Nic wyjątkowego, ale też... Spoko sesja. Czy była poprawa w pacingu w stosunku do poprzedniej? Czy jeszcze na tym trzeba popracować bardziej? Znaczy ja na tym zawsze pracuję bardziej, ale... Pacing był spoko, natomiast... Trochę się musisz popracować nad technikami opisu i improwizacji. Bo nie wiem, poczytaj jakieś książki, gdzie jest dużo opisów na przykład. No cóż, zapisy nigdy nie były moją dobrą stroną, nie wiem, czy kiedyś moją też nie. Powiem tyle. Ty dłużej mistrzujesz ode mnie. Dobra. Może kiedyś z czasem, ale nie wydaje mi się, mówię. Opisy to dla mnie zawsze taka... Dobra, reszta. Ja ze swojej strony tak zastanawiam się pomiędzy 1 a 2, przy czym dam 2 tutaj. Pierwsza rzecz, strasznie zmarnowałeś potencjał planu astralnego przy opisie tutaj. Że... Znaczy rozumiem, ta plama ciemności i tak dalej, przy czym wchodzimy na plan astralny i szczerze mówiąc spodziewałem się strasznego pierdolnięcia. No, to jest miejsce, na którym są ciała martwych bogów do jasnej cholery. Tak, to jest miejsce, przez które podróżują dusze, żeby dotrzeć do ostatecznego miejsca, tam gdzie ten. Tak. Ogólnie rzecz biorąc, to, że zgodzę się tu z Maverickiem, że ten cały plan astralny był afterthought, a nie clue sesji. Ja szczerze mówiąc spodziewałem się, że przejdziemy na ten plan astralny i masz przygotowaną drugą część przygody na następne spotkanie. Tak. No ja właśnie podobnie myślałem, że będzie jakieś pierdolnięcie, że wchodzimy i widzimy właśnie, że jakieś bóstwo zostaje właśnie ukatrupione na naszych oczach. Takie po prostu pierdolnięcie, że o ja pierdolę kurwa mać, no... Rozumiesz, nie? Nie, rozumiem. Kupuję to. Cóż. Zupełnie, mówię, zupełnie spokojnie mogłeś z tego zrobić materiał na drugą sesję. Nie ma obowiązku, żeby zakończyć cały w czasie jednej, zwłaszcza, że... I wtedy bym to... Właśnie, kurde, kupiłbym dużo bardziej tą sesję jako pierwszą część dwuczęściówki niż jako standalona. Okej, może się wzdrygałem przed dwuczęściówką, zależy na to, że ostatnia dwuczęściówka sprawiła, że była 7-miesięczna przerwa w graniu. No, tylko że to wyszło z tego, że ja strasznie zjebałem pacing w pierwszej części. No, a tutaj akurat pacing był dobry, bo mimo wszystko mieliśmy co robić na tej sesji ciekawego. A potem wejście na plan astralny i jakby tam było coś ciekawego do roboty, to by było jeszcze lepiej. Da, no, brakło po prostu na tym planie takiego omf. A to było miejsce, które nas się prosiło po prostu o taki motyw, że tak. Loteris, Shaya i reszta wychodzą tam, widzą co się dzieje i no i to co trzymają w rękach spada na ziemię, nie? Tak. O nie, mojego miecza to ja nie wypuszczę. Tak. A tymczasem TSM dostaje po dupie. Zgadnijcie kto fiduje na topie.